Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek z World of Tanks. Ostatnio obiecywałem, że będziemy jechać nadal Valentine'em. A z takiego powodu, znaczy obiecałem, że go zrobię na full. Zrobiłem go na full, niestety nie zrobiłem nic więcej. Co już jest większym problemem, bo mamy tutaj aż 19 tysięcy do Archera, więc nie będę was teraz zamęczał, że tak powiem, Archerem. Znaczy nie będę was zamęczał cały czas Valentine'em, pojedziemy sobie jedną bitwę tym. I chciałbym sobie tutaj jeszcze zbić, bo mam już trochę gwiazdek zbitych, ale spróbujemy sobie jeszcze zbić gwiazdkę tym. Gwiazdkę tym. Pojedziemy sobie najpierw Valentine'em, zobaczymy jak to w ogóle... jak... to w ogóle pójdzie. Miejmy nadzieję, że dobrze pójdzie. Już teraz mam pełny dział. Jeszcze nie jechałem z pełnym ekwipunkiem, więc to jest taki test. Jeździłem już tam, no jeszcze z nowym działem i znowu wieżą nie jeździłem w sumie. Miejmy nadzieję, że nam kogoś znajdzie odpowiedniego. Czy odpowiedniego to tak średnio bym powiedział. Czekajcie, się muszę przestawić, bo źle siedzę. O. Tak niewygodnie. Znaczy już teraz mi niewygodnie, wcześniej mi było wygodnie. Mi się tu jeszcze kable plączą. Tyle tych kabli wszystkich, dobra. Okej. Okay. O, mam nadzieję, że dzisiaj to już nie jest moja pierwsza bitwa. Trochę teraz pojeździłem, w ogóle jest dość późno. Ale ja muszę nagrać, bo muszę przerenderować jeszcze muszę wysłać. A więc mnóstwo jeszcze rzeczy do zrobienia. Gdzie my tu pojedziemy? W ogóle najciekawsze jest to, że to jest czołg lekki. Po prostu... co on ma? On ma tyle z czołgu lekkiego, co... ten... co... Super Pershing z... ciężkiego. Znaczy ze średniego. Jeszcze nie wypróbowałem tego działa. Nie wiem co to jest za działo. Ono jest precyzyjne dość. No to wygląda, że będzie precyzyjne, ale jakoś specjalnie szybko się nie regeneruje, widzę. Czyżbyśmy się bawili na mordowni? Jeśli ktoś jeszcze nie wie... albo zaczyna swoją przygodę z WOT-em, to jest mordownia. I tutaj lepiej nie stać. Nie wiem po co ja tu w takim razie stoję. Hercer przejechał sobie po prostu do naszej bazy. Co było ciekawe bardzo. I zaraz zniszczy nam Vespa. Chyba go pogrzało. Hej, halo, halo! Panowie, zabić tego Hercera. Wespę jak ucieka. Zabić Hercera. Wespę niech sobie ucieka, bardzo dobrze. I ja teraz tego Hercera tutaj przyceluję. No i dostało się panu Hercerowi. Za swoje. No, mucha jeszcze będzie mnie denerwować teraz. Siadać mi na rękę w momencie, w którym ja celuję. I mnie rozpraszać. Dobra. No, Hercer zrobił jakąś samobójczą misję, która mu się zdecydowanie nie udała. W ogóle to jest bardzo fajny czołg. Znaczy, w ogóle ciekawie wygląda. Po pierwsze, a po drugie... o kurde. No i to już jest pewien problem. No kurde, kolejny samobójca. Niszczyciel. Kolejny niszczyciel samobójca. O Jezu, ale rozrzuty ma to działo taki, że ło. Dobra, ja sobie pojadę i z dwóch stron...
Co się dzieje? Halo? O matko, i we dwóch zostaliśmy. Dobrze, to ja jeszcze sobie strzelę tego. Tak, oczywiście. Mamy. Niszczyciel mnie w ogóle przebić nie mógł. A, czołg zniszczony, no cóż. No ta bitwa nie była za specjalna. Wiecie co? Nie ma chyba... Aha, no dobra. W sumie to się skończyła. W sumie to się skończyła bitwa. Pojedziemy sobie za szybko jeszcze jedną tym czołgiem, bo to jest nasz pierwszy czołg. Nie podoba mi się do końca to. Kończyłem misję? Serio? No jeszcze dwa razy. Jakie to miało warunki? Przejść do misji. To był czołg lekki. To była misja, a ta ukończona. No co, drużynie w pierwszej trójce pod względem ilości zdobytego doświadczenia. Wygraj bitwę. No to trudne to nie było. A tutaj? Tutaj przynajmniej 1000 punktów uszkodzeń. Dobra, no to jest rozpoczęta misja, okej. Spoko. Dla mnie bomba. Ej. Aha, dobra. Tak, o kurde, ja tu byłem w plutonie. Potwierdź, wyjdźmy z plutonu. Wcześniej byłem w plutonie, lecimy sobie w takim razie szybko kolejną bitwę. Ta bitwa trwała 7 minut. Szybko nas zniszczyli, że tak powiem. To jest ciekawe. Czy ja kurde wyglądam na wyższy tier niż jestem? Bo tak mi się czasami wydaje, że naprawdę, że tak wygląda. Co to ma być? Jeśli tak ten czołg będzie brało, to wcale nie będę zadowolony. Czy może jest ta godzina i teraz kurde nie ma w sumie. No ale jak nie ma czwórek, no bez jaj. Uuu, przepraszam was, kurde, zięła mi się, muszę sobie zaraz jakąś kawkę wypić. Bo już troszkę mnie... Mówię, jest bardzo późno, ale... Ale ja jestem, no teraz w pracy będę miał nocki. No więc ja się teraz przestawiam troszkę. Dobra, to jest mapa, o której nie grałem już tak długo, że nawet... Nie wiem, czy ona była coś wycofana? Naprawdę, tą mapę tak dawno jej nie grałem, że to jest masakra. Teraz sobie dopiero zdałem sprawę z tego. Ło! Gdzie stoję? Się jakoś ustawić, żeby się skontować dobrze? No dobra. Jest, co oni tu robią? 50? Nic tu nie widzę. Matilda, BP.
ci, co tam ich w ogóle niszczą? Przebiłem go. No tu go przebiłem, ale jajko. Fajnie. Kurczę, no mucha. Nie teraz. Tak śmiesz. To kabu zawsze mogę jakoś zatrzymać, ale... O tak, tak, tak na przykład. Że jakoś mogę je zatrzymać. To co tam dostaje w ogóle to KW? Niszczyłem KW1S. To jest niesamowite. Dobra, ja wyjeżdżam. Ale jak to w ogóle działa? Coś tam dostaliśmy? Nie no, jakoś dajemy radę. No bo to czasami tak jest, że nie patrzy się na mapę. Się po prostu jedzie, nie? I się tutaj swoją flankę przepycha, a później się okazuje, że druga flanka już dawno padła i zostało nas trzech, a ich jest 10, a na szczęście tak nie jest. To musiał poczuć. No ten co w ogóle robi? No co on zrobił? A bo to była piątka. No ale jak on to... I tak za każdym razem mnie przebijał. Tam... Dałem się. Dobra, no mamy te 34 versus te 34, ja chcę to zobaczyć. No ten te 34, on zawsze lubiłem ten czołg. Tak samo jak i... Każdy te 34 jest fajny. Te 34... 85 to był chyba w... Bo ja tym T-34 to chyba nie jeździłem, ale jest T-34-85 w chińskim drzewku, tak? W chińskim drzewku. Ja teraz mam tego... typa 59, który jest... bardzo, bardzo fajny. A to jest, kurde, to było takie mobilne i przyjemne. Jest naprawdę jeden z najlepszych czołgów. U nas się ich bardzo dużo używało w ogóle. A właśnie, teraz chciałem wspomnieć coś na temat też mi kolega w... Kolega mi wspomniał w komentarzu jeden, że teraz wchodzi nasze drzewko polskie. Znaczy wchodzi. Na razie jest tam informacje, że jest tworzone nasze drzewko, jakieś tam pierwsze informacje o tym, jak ono mogłoby wyglądać. Na razie są przedstawione tylko jakieś początkowe tiery. Chociaż coś tam już w całym tym drzewku było wpisane, chociaż nie do końca. Czyli jest w takiej fazie dość wczesnej to nasze drzewko technologiczne tutaj w WOT-ie. Z tego co widziałem, no to tam są takie, no niestety nie ma czołgów takich jak właśnie te 34, które było w sumie w polskim wojsku podstawowym czołgiem, bo o tym wiem. W czasie II wojny światowej to był taki podstawowy czołg. I właśnie takie T-34, tylko że nie miały takiej kwadratowej wieży. One bardziej wyglądały właśnie jak to T-34-85. Ale to jest... T-34 to jest rudy. 102. Aż tu tutaj gdzieś jest, nie? Ten, taka opcja
To jest chyba premka rudy, rudego można kupić. No, i to też jest takie fajne, nie? Taka przyjemna rzecz. No ale to jakby nie było, to jest technologia rosyjska. Te 34 to nie jest nasza technologia. Chociaż tak jak widać, wersje tych czołgów są w innych państwach i są bardzo podobne i one się po prostu... One się po prostu nazywają inaczej. Ej, czy oni mogliby już skończyć tą bitwę? Co tu się w ogóle wyprawia? W ogóle to jest jeszcze do wygrania. Znaczy, to jest do wygrania, a to jest w ogóle do przegrania. To przecież mieliśmy wygrać bez problemu, a to jest jeszcze do przegrania i to spokojnie to jest do przegrania. Jedzie te 150, gdzie jest to te 150? To jest te 50, ma 45%. KW1 nie wiem ile ma. Ale tak naprawdę to widzę, że tutaj się nie popisali nasi. No i te 150, nie rób tak. Nie rób tak! W działku gdzieś jest. Dobrze, nie żyje. No to miejmy nadzieję, że... Znaczy nie wiem, czy to jest... Znaczy no może te 34 sobie po to działku pojechać, jak chce. Żeby mu tam... Nie wiem. Jakoś to 34 dziwnie jeździ. No ale ma 3 kile, no powinien być okej, okay. No to sobie pojedzie pewnie po czwartego. No po prostu zaraz tą muchę ubije. Wkurza mnie, siada mi tutaj. Gdzie to działko było ostatnio widziane? No było widziane gdzieś tu, ale gdzie ono pojechało to kurde... Nikt nie... No nie róbcie mi tego, kurde. Teraz po prostu wyjdę z tego. Wyjdę. Bo ta bitwa już była całkiem spoko, nie? Dobra, znaleźli. Schowało się. I... No nie daj się. No teraz to nie wyjeżdżaj nawet. A ty możesz go... To jest najśmieszniejsze, że on może go tutaj. On nawet nie wyczaił tego. Ej, on nie widzi, że on go strzela przez tą dziurę. Jeszcze ucieka przed tym działkiem, no kurde. Już chyba działko też samo chciało to zakończyć. Już mu wjeżdżało pod lufę. No, nie była to bitwa godna. I kolejna misja. Dwie misje pod rząd zrobione. To jest niesamowite. 75 tysięcy. Ale zarabiamy. Co zrobiliśmy tym razem? Zadałem 1000 punktów uszkodzeń? Serio? Pokażcie mi to. Aha, to są warunki poboczne. Jezu, a ja już naprawdę przepraszam was, no ślepy jestem. Zadaj co najmniej 4 razy uszkodzenia pojazdowi przeciwnika na tym samym lub wyższym poziomie niż twój pojazd. No to się zgadza. Pobocznych nie zrobiłem. Ale to nic, co jest następne. Wykryj wrogie pojazdy, umożliwiając swoim sojusznikom zadanie im przynajmniej 500 punktów doświadczenia uszkodzeń pojazdu. No to... Bardzo fajnie. No dobrze, to lecimy dalej. No i dobra. Oho. Co się dzieje? Coś się stało. Halo, halo. O. No dobra. Już jesteśmy.
jesteśmy już z kolejną bitewką. No my tak trochę jak zwykle rzuciło nas na zupełnie nie nasz tier. Ale cóż, no będziemy sobie radzić, nie? Trochę mnie to już zaczyna irytować. U, nasze działeczko widzę już się rozpętało. Więc sobie ciśniemy. Ciekawe. Z tym... szkoda gadać w ogóle. Ej, w ogóle tutaj mam rozwiniętą tą... Ciekawe dlaczego. Zmieniłem sobie to rozwinięcie, ale w sumie dobrze. Znaczy w sumie to nie, w sumie to interesuje mnie tylko... O, tylko to. Jaki to jest czołg. Już nazwy graczy to tam... Mniejsza o to, nie? Niech mi nie zasłaniają. Spróbujemy sobie pojechać... Kurde, a może warto by było tu właśnie środkiem? Gdzieś się tam przycisnąć. Crusader dostaje mocno. Dostał. Od dwóch PZ-ek. Piątego tieru, może to dwóch kolegów. Ja nie mam żadnego A nie, no jakiś pluton mam, ale to nie jest ten pluton. Od dwóch PZ-ek dostaje. Ja sobie spróbuję pojechać za nimi. Może coś tam się uda zdziałać. Jestem w końcu czołgiem lekkim. A zadanie czołgów lekkich to jest spot. Tylko, że... prędkość moja niestety wyklucza spot w jakiejkolwiek formie. I bardzo proszę, PZ-eczki wykryły działeczko. PZ-eczki wykryły działeczko. Tamci sobie ładnie niszczą. No nie chciałbym, żeby to była bitwa, w której ja nigdzie nie dojadę. To by było smutne. Spróbujemy w takim razie, żeby było bliżej, zaatakować tych tutaj. Na przykład Su-85B. Na 4% jak najbardziej dla nas jest idealny cel. Uciekamy, nie! Nie wolno mnie tak bić, TOG mnie bije. Jamnik. No niestety, nie udało się. To nie było dobre, ale... Znaczy, nie było dobre. Nie, to zależy jak na to spojrzeć. Daliśmy... Myślę, że teraz powinniśmy już wyjechać. Po prostu i... pozwolić tutaj, znaczy i wykryć tych tutaj gości. Już zadziałać jak prawdziwy spot. Wyjedziemy sobie w to miejsce. No i teraz to już jest, wiecie, to już jest takie kamikadze trochę, jeśli oni mnie tutaj znajdą i wyjadą. O! To musiał poczuć. Jeżeli mnie znajdą, jeszcze nawet zrobiliśmy bardzo dobrze. Bijcie tego Cromwella tam, bić, bić go. Kurde, tylko on mnie zaraz objedzie. Nie, nawet nie próbuj. Sukinsynu. Co on tu kombinuje? No i zniknął. Mam go na celowniku.
ten cholerny Cromwell, to jest 6 tieru. Stój! Tok 2 mnie bije. Tok, nie. Ała! No co za menda. Kurde, jamnik cholerny. Dobra, ale zobaczmy jak sobie poradzą nasi. No coś tam zrobiliśmy, no już nie przesadzajmy, jak na czwarty tier to zrobiliśmy dużo, wykryliśmy toga, No kurde, ale weźcie się nie dawajcie tak, no. Co oni robią w ogóle? Dobra, T-34-85. Genialny czołg. Po prostu genialny czołg, uwielbiam go. Ze 100% on tu może porobić wszystkich. Aha. Dawaj go. Pięknie. Nie bokiem! Co ty robisz nie bokiem? Nie... Najgenialniejszym pomysłem każdego tego... Ja pierdzie... Nie wierzę. Ten już tu reportować. Tu shot. To Artes, że dobrze strzela. Nie, ja nie uważam, że żeby ktoś używał, że kurde, przegrana bitwa i Arta używał akurat tego, takiego moda. Dwa shoty, dwa kile, to co to jest? To jest nic. No ale kurde, zdobyliśmy kolejne doświadczenie, zobaczmy sobie badania. No tutaj już mamy... Ej! Aha, nie, dobra, jest 7. Ja myślałem, że to powinienem sobie z... No, wszystko mamy na full, jakby nie patrzeć. Dobra, pojedźmy sobie w takim razie czymś innym. Jeszcze. Wiecie, czym ja bym sobie pojechał? Uwielbiam ostatnio ten czołg. Ten czołg uwielbiam. Tu mi brakuje jeszcze tego ostatniego działa, co jest... dość przykre, no i tego mi brakuje, to też jest przydatne, jakby nie patrzeć. 17 tysięcy jest potrzebne na to działo, ale to nic, ten czołg i tak jest fajny. Więc ja sobie go O kurde, i taka bitwa, pięknie. Pojedźmy sobie tą bitwę. I pewnie na dzisiaj będziemy kończyć. Pewnie, bo nie jestem na 100% pewny. Zobaczymy, ile będzie ta bitwa trwała. Czy będzie warta tego, żeby ją obejrzeć. No dobra. To ja jako lekki jadę tam gdzieś, tam. Nie będę klikał, bo zaraz wszystko pojedzie tam. Ale widzicie, tam celownikiem pokazuje, gdzie, o tu gdzieś sobie pojadę, o właśnie. No, już ktoś inny pokazał niestety. Co jest błędem, ale dobra, widzę, że jadą tam tylko medy, no i ciężar jakiś, po cholerę tam ciężar jedzie. Pałka! No dobra, sobie, niech będzie. Pomoc się zawsze przyda. Jak to mu się śmiesznie te gąsienice majtają. Tak luźno mu jeżdżą te gąsienice po tym. O nie. Tak to nie robimy. Tam widać, nie? Szkoda, bo straciłem przewagę. Że pierwszy, on nie, znaczy ja go pierwszego widziałem. O, dobra. Dało się wychylić, tu mnie nikt nie widzi.
stóg. Tam jest jakiś stóg. O, ja się mogę spróbować za tym wychylić. Bardzo dobrze. Nic nie widzę, ale... 4-3, dobra. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Dobrą miejscówę teraz. Dobrze, zginął. Dobrze, zginął. BDR-ka. Jest Cromwell, jest BDR-ka. Ja kurwa nie widzę tego Cromwella. Dobra, trochę ich poskładaliśmy, tylko że oni tam przegrywają. Muszę teraz uważać. Ale Fałka pojechała po te. Ja muszę dogonić Fałkę, bo Fałka pojechała po nasze działka i komet. Lorka. Bardzo dobrze. Komet i Fałka pojechała po nasze działa. To ja po nich pojadę też. Zetka. Kometa. Mamy go na celowniku. Dobrze. Na takim przycelowaniu to jest kurde taki fart. No i kometa. Ty chyba chcesz oberwać. I to mocno. Ode mnie. Dobra. Nie będę naprawiał gąsienicy teraz, bo nie mam żadnego zagrożenia. Dobrze, dobra bitwa. Ciśniemy. No i po OI. Oj, jak mi przykro. Lecimy, ale dobra bitwa. Super bitwa. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Trafienie w przedział amunicyjny. Straciliśmy... Pal się! Pal się, pal się, pal się, pal się. No jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, co ja tu robię. Hahaha! 4 zabójstwa! Mega! Yeah! A i miałem podpalić! No wreszcie, kurde! Tak długo tutaj czekałem na tę bitwę podpalacza. No miałem coś podpalić. Świetnie! Wow! Zobaczcie, co ja tutaj narobiłem. Haha, proszę bardzo, wojownik, zniszcz 4 lub 5 wrogich pojazdów w ciągu jednej bitwy. Strzelec pancerny, traf wrogi pojazd co najmniej 5 razy z rzędu, za każdym razem przebijając pancerz. Zniszcz co najmniej 2 wrogie pojazdy, które w ciągu bitwy zadały ci uszkodzenia. Oczywiście, zadaj wrogim pojazdom więcej uszkodzeń niż wynosi liczba punktów twojego pojazdu. No pięknie, pięknie, ogień skuteczny, pojedynkowicz. Pięknie. I zadanie wykonane. No to myślę, że ta bitwa jest godna ostatniej bitwy dzisiejszego odcinka. Ja wam bardzo dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że w kooperacji z Marcinem. Na razie. Cześć.